Jan Bodakowski, podkrzysta prawicowy. Szanowni Państwo, ja powiem o kilku rzeczach, które są związane z cenzurą w internecie, także z tematem naszej dzisiejszej tu manifestacji. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że rolą państwa jest ochrona naszych praw i wolności, w tym wolności słowa i prawa do swobody działalności gospodarczej. Naszym prawom i wolnością z jednej strony mogą zagrażać biurokracja państwowa lub organizacji ponadnarodowych, a z drugiej strony korporacje. Tutaj jedną z kwestii o wolności słowa w internecie jest to, że moim zdaniem organizacje, które, firmy, które mają pozycję monopolistyczną, takie jak YouTube czy Facebook, które stosują niestety praktyki nieświadczenia usług osobom, które mają poglądy sprzeczne z tymi firmami, co dotyka w Polsce bardzo dużą część środowisk prawicowych. Moim zdaniem taka praktyka jest niedopuszczalna. Monopolista ma obowiązek świadczyć takie usługi. Tak jak monopolista, który dostarcza nam prąd czy wodę, nie może odmówić nam swoich świadczenia usług tylko dlatego, że na przykład my mamy odmienne poglądy od polityki tej firmy. Oczywiście nie dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy nie mają monopolu, jakichś drukarzy czy cukierników, którzy są skazywani dzisiaj za to, że nie chcą komuś świadczyć jakichś usług. Oni mają prawo odmówić nam świadczenia tych usług. Drugie zagrożenie ze strony organizacji biurokratycznych, w tym i ponadnarodowych, przejawia się w tym, co robi Unia Europejska. Ja na swoim plakacie określiłem ją pejoratywnie mianem faszystowskiej, bo uważam, że przejawem faszyzmu jest to, że państwo, takie dążenie państwa, biurokracji, organizacji ponadnarodowej do ingerencji we wszystkie dziedziny życia, a także bardzo niedemokratyczna struktura. A taką właśnie ma biurokracja z Unii Europejskiej. Dziś Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem przepisów, które wymuszą na portalach cenzurowanie naszych wpisów, naszej aktywności. Tutaj mówione już było o tym, że te agregaty, czyli takie jakieś urządzenia matematyczne, programy, które będą się tym zajmowały, są strasznie drogie i automatycznie będzie to sprawiało, że te świadczenie takich usług będą mogły robić tylko wielkie ponadnarodowe korporacje, bo małe portale nie będzie po prostu stać na to, żeby mieć takie urządzenia i móc świadczyć usługi. Czyli automatycznie celem Unii Europejskiej jest wprowadzenie monopolu dla obecnych międzynarodowych korporacji, zniszczenie możliwości, potencjalnej możliwości zaistnienia wolnego rynku i konkurencji na wśród portali świadczących usługi, portali społecznościowych. Te nowe przepisy wprowadzą też, uniemożliwią mi na przykład linkowanie do moich tekstów, gdyż będę musiał mieć podpisaną umowę z na przykład portalami, które są społeczne, których ja wpisuję, które nie mają żadnej formuły takiej, żeby zawrzeć ze mną taką umowę i automatycznie to zablokuje możliwość powielania swoich tekstów, reklamowania swoich tekstów. Te nowe przepisy uniemożliwią także poprzez ochronę praw autorskich cytowanie. To znaczy, że ja na przykład nie będę mógł negatywnie odnieść się do cudzego tekstu, zacytować, bo automatycznie będzie to złamanie praw autorskich. O zagrożeniach, które są w tej dyrektywie Unii Europejskiej, informowała też Wikipedia, która przez jeden dzień była nieczynna i która wskazywała, że te przepisy uniemożliwią tworzenie i właśnie wymianę informacji i rozwiązania.
rozwijanie takiej przestrzeni informowania, edukacji, jakim jest Wikipedia. Trzeba będzie mieć, w tym stanowisku Wikipedii było wspomniane o tym, że będzie trzeba mieć zgodę wydawców treści na ich korzystanie. Poza tym Wikipedia wspomniała o tym, że te urządzenia, te agregaty, które będą weryfikowały te treści, są już dzisiaj bardzo niedokładne i mogą bardzo często blokować treści, które będą oparte na legalnych źródłach, nie będą łamały czyichś praw autorskich. Ale po to, żeby nie mieć żadnych kłopotów, będzie na wyrost stosowana cenzura, która będzie blokowała na wyrost treści. Innym przykładem ingerencji ponadnarodowych organizacji w cenzurę jest propozycja, którą nagłaśnia w swoim stanowisku Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris. To jest propozycja Komisji Europejskiej, która chce zwalczać dezinformację w internecie, zwalczać wolność w internecie pod pozorem sformułowania walki z dezinformacją. Znając życie, wiemy, że tą informacją będą wszelkie informacje, które są niezgodne z polityką, interesem politycznym establishmentu Unii Europejskiej, czyli niewątpliwie blokowane będą treści, które będą informowały o rzeczach, które są zgodne z interesem wielkich korporacji, a które są na przykład korzystne dla konsumentów. Zgodnie z tą propozycją Komisji Europejskiej ma powstać sieć podmiotów weryfikujących fakty i wytyczne dla tej sieci ma stworzyć Agencja Prac Podstawowych. Dodatkowo Komisja Europejska chce też promować różnorodność informacji, co oznacza na przykład, że katolickie portale w ramach tego będą musiały publikować treści sprzeczne z katolickim poglądem na świat. Dlatego też musimy być bacznie się przyglądać wszystkim próbom ograniczania wolności w internecie. Te próby, które są podnoszone przez różne organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, te próby, które stosują same koncerny międzynarodowe. Wolna wymiana informacji jest podstawą wolnego społeczeństwa. Nie da się zwracać uwagę na problemy, które powstają bez wolności słowa. Dlatego właśnie wszystkie totalitarne reżimy się degenerują, bo nie ma w niej dyskusji na temat tego, jakie są problemy, jak je rozwiązywać. Do tego we własnym interesie nie możemy dopuścić. Bardzo dziękuję. Brawo! Brawo!